pamiętamy te sytuacje. Niektóre są tutaj z ludźmi, którzy bywali często u nas w domu, których znamy z tamtych czasów solidarnościowych, ale i późniejszych, których często nazywaliśmy ciociami i wujkami. Więc tych zdjęć tutaj jest mnóstwo, które my kojarzymy, ale historią ze zdjęcia chcielibyśmy się podzielić taką, na której jest maszyna rolnicza. Maszyna rolnicza, która jest kombajnem. A dlaczego to zdjęcie? Dlatego, że pokazuje ono też, jakim tato był człowiekiem, to znaczy takim, który działał społecznie, bardzo zawsze zwracał uwagę na to, jakie są potrzeby ludzi. I właśnie historia związana z tym kombajnem bardzo dobrze ilustruje to. Ludzie Solidarności często tracili pracę i nie mieli z czego się utrzymać, ani ich rodziny. A ludzie, którzy wyjeżdżali, często jakby nie mogli tej gotówki ze sobą zabrać. Więc tato wpadł na pomysł z panem Antonim Klusickiem, żeby właśnie założyć taką kasę, która będzie wspomagała te rodziny, albo też taką kasę, która będzie pomagała tym ludziom wystartować w biznesie, w swojej działalności po prostu na tamte czasy. Właśnie na tą kasę również złożyli się przyjaciele taty, którzy wyemigrowali. Było to wiele osób, między innymi o tych, o których wiemy, to był pan Ryszard Hilczuk, emigrując do Niemiec, sprzedając swoje mieszkanie, po prostu zostawił te pieniądze. Był pan Hołodecki, który wyjeżdżał do Chicago, również te pieniądze zostawił, i ludzie, którzy wyjeżdżali do Kanady czy do Australii, również się na tą kasę składali. I tak jak słyszałam od taty, to na początku ludzie pożyczali na takie drobne biznesy, natomiast z powodu inflacji te pieniądze topniały, tak jak mamy podobną sytuację teraz, więc sytuacja się jakby połączyła z wydarzeniem takim, że Kościół zauważył również to, że solidarnościowców dzieci nie wyjeżdżają raczej na wakacje, na kolonie, nie stać tych rodzin na to, więc postanowił stworzyć taką możliwość, w której rodziny solidarnościowe wyjeżdżały do rolników w piękne miejsca w Polsce. Jednym z takich miejsc był właśnie Bysław. W Bysławiu spotkaliśmy ludzi z cudownej rodziny wielodzietnej, którzy użyczyli nam swojego pokoju, ale byli na tyle dla nas mili, że jakby przyjęli nas do swojej rodziny. Jedliśmy z nimi posiłki, pracowaliśmy z nimi na roli, robiliśmy naprawdę różne cudowne rzeczy jako dzieciaki, więc my pamiętamy to troszeczkę wakacyjnie. Te chwile dla nas były o tyle ważne, że mogliśmy je spędzić właśnie z tatą, bo tato był zawsze gdzieś tam zapracowany, był działaczem, biegał w różne miejsca, załatwiał różne rzeczy, pomagał ludziom, pomagał rodzinie i właściwie on cały czas gdzieś był poza domem, natomiast w momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy na te wakacje, no to mieliśmy trochę tatę dla siebie. I to są nasze takie wspomnienia. I ten kombajn jest dla nas taki znaczący, bo dzięki temu, że został zakupiony i wzięty do remontu, to jeździliśmy w to miejsce co najmniej ze 3 albo 4 lata, więc to było nasze miejsce, w którym spędzaliśmy całe wakacje. A skąd się wziął kombajn? No kombajn się wziął z tego, że pieniądze w tym banku pomocy tym bezrobotnym solidarnościowcom się po prostu kończyły. I tato wpadł na pomysł, że kupią kombajn, wyremontują go i będą go wynajmowali. I te pieniądze, które będą z tego wynajmu, po prostu będą mogli przeznaczać na pomoc rolnikom. I to trwało chyba ze 2 czy 3 lata. I potem ten kombajn został odsprzedany jakiemuś rolnikowi, chyba nawet panu Hoppe, u którego byliśmy, a pieniądze zostały zwrócone tym, którzy te pieniądze do tego banku włożyli. I to jest taka historia pokazująca, jak tato potrafił być przedsiębiorczy, a przy okazji bardzo społeczny i myśleć o tym, że pomoc jest potrzebna ludziom i w każdym miejscu, i w całym kraju. Sam kombajn jest takim symbolem dla nas właśnie, to o czym Piotrek mówił. Ja pamiętam zawsze nasz dom bardzo otwarty, był bardzo otwarty, tam się przewijało naprawdę mnóstwo ludzi. Te drzwi się od naszego mieszkania na Habrach, trzypokojowego, małego, nie zamykały, a jak wyjeżdżaliśmy na wakacje, gdzie się okazało, że też część solidarnościowców właśnie tutaj z regionu opolskiego też w to miejsce zostało zakwaterowanych, to ten dom, w którym myśmy mieszkali,
Italii również się takim domem stał, więc tam było mnóstwo spotkań. Będziecie mogli Państwo zobaczyć właśnie na tych zdjęciach, ile tam osób przychodziło do tego domu, więc to też pokazywało, że tato jakby przyciągał do siebie ludzi i miał taką umiejętność właśnie słuchania ludzi, patrzenia na ich potrzeby, widzenia tych potrzeb, ale też i szukania takich kompromisów, jednoczenia ludzi. To też chyba taki paradoks, bo to on szukał pracy ludziom Solidarności samemu, będąc narażonym na szukanie pracy. No ojciec dostał tak zwany wilczy bilet, czyli nie mógł znaleźć pracy nigdzie. I mimo tego, że miał znajomych mnóstwo w Opolu, między innymi w Urzędzie Pracy, gdzie wyszukiwali mu te różne posady i oferty, to zabawa polegała na tym, że ojciec szedł na taką rozmowę, dostawał pracę, a godzinę później za nim wchodził esbek i już tej pracy nie miał. I tak ze 40 podań, ze 40 razy i zauważył po prostu, że to chyba nie tylko on i dlatego wpadli na pomysł tego banku pomocy bezrobotnym. To, że tato kolekcjonował w ogóle te odmowy pracy, ma je w swoim archiwum, to znaczy my je w archiwum taty do dzisiaj, spowodowało to, że zaczął się również zastanawiać nad tym, czy właśnie nie wyemigrować. I w którymś z wywiadów właśnie świetnie o tym opowiada, jakie były oczywiście kryteria do tego, żeby wyemigrować, te wszystkie kryteria, cała nasza rodzina przeszła. Dostaliśmy tak naprawdę wizę do Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, że musielibyśmy jakby wyemigrować, zostawić rodzinę, zostawić przyjaciół, spowodowało, że nasi rodzice się zastanowili nad tym i stwierdzili, że jednak zostajemy, walczymy dalej, ale był bez pracy wtedy zupełnie. No i wtedy właśnie z naszym wujkiem Edkiem, czyli panem Edwardem Żurawiem, inżynierem w zakładzie, z którym razem pracowali, po wielu, nie wiem, czy to były miesiące, tygodnie, czy dni, już w tej chwili nie jestem w stanie dokładnie określić, natomiast wiele na pewno godzin upłynęło na ich rozmowach, nad tym, co tu zrobić, żeby utrzymać swoje rodziny, żeby zacząć zarabiać, wymyślili właśnie firmę wspólną, którą założyli, która działa do dzisiaj, została przekazana zięciowi, który ją prowadzi, natomiast firma od początku nie miała takich łatwych dni i początków, ponieważ tak jak za tatą chodził esbek do wszystkich zakładów pracy, tak tutaj esbek siedział sobie po prostu na krzesełku kilka godzin przed ich firmą i sprawdzał, legitymował, kto do nich przychodzi i co oni robią. A to, że mogli w ogóle założyć firmę, to również przyczynił się do tego pan Kusyk, ich serdeczny również przyjaciel, który, również nasz wujek, który wynajął im, znaczy wynajął, użyczył im bezpłatnie po prostu w kempie dwa pomieszczenia. Zaczynali bez niczego, na pożyczonych narzędziach. Nie mieli co produkować i co robić, bo pomysł był świetny, tylko że nie mogli dostać żadnych zleceń właściwie, bo nikt nie chciał przychodzić do zakładu, w którym przez pół dnia przesiadywał esbek, prawda? To nie było komfortowe. Więc podziemie wrocławskie zleciło im wykonanie gilotyny do cięcia papieru, lotek i robili to w taki bardzo sprytny sposób, bo gdzieś w jakiejś piwnicy rozebrali tą gilotynę na części i potem dorabiali po jednej części, więc ten esbek do końca nie wiedział, co oni robią i nigdy się nie dowiedział i podobno nigdy to właściwie nie zostało zdekonspirowane. Bardzo to była ciekawa rzecz, ale chciałem wrócić jeszcze do jednej rzeczy. Dlaczego założyli razem tą firmę z panem Edwardem Żurawym? Bo pan Edward zbierał po całym zakładzie papierosy dla internowanych i za to wyleciał z pracy. I mój ojciec był mu strasznie wdzięczny, bo między innymi dla niego zbierał, bo on był wtedy nałogowym palaczem. No i wtedy stwierdzili, że no muszą coś razem zrobić, bo jedna rodzina i druga przestała mieć środki do życia. A wracając do tego, co robili, no robili bardzo różne rzeczy. Tam produkowali jakieś obieraczki do drobiu i tym podobne rzeczy. No, łapali się wszystkiego, co tylko można było. Na szczęście ten rynek wtedy był na tyle chłonny, że w którymś momencie trafili na niszę i zaczęło to się rozwijać. Ale historia, co oni produkowali w tym zakładzie, to by była chyba na jeszcze kolejny wywiad, bo tego było strasznie dużo.
To wszystko pokazuje, jak tato był zaangażowany w różne aspekty społeczne, czy właśnie takie solidarnościowe, związkowe. I tak naprawdę on oczywiście był codziennie był w domu, natomiast często głową, myślami zupełnie już przy kolejnych projektach, które realizował. I wracając właśnie do tego czasu, kiedy myśmy najwięcej go spędzali z tatą, to właśnie były te wakacje. I wracając do tego kombajnu, o którym Piotrek również powiedział, że jako taki symbol tego, że dzięki temu wracaliśmy do tego Bysławia co roku. Pamiętamy ten czas właśnie jako spędzony z rodziną, z tatą. Piotr starszy, więc pewnie trochę więcej pomagał. Ja tam biegałam za kaczuszkami i innymi zwierzaczkami, które w tym gospodarstwie były. Ale ja też pamiętam to jako taki szczęśliwy czas, w którym mogliśmy sobie poświęcić bardzo dużo czasu. Ten kombajn dla nas jest symbolem raz przedsiębiorczości, takiego myślenia o tym, jakie są potrzeby wokoło, ale dwa dla nas jako dzieciaków takim symbolem spędzonego czasu również z rodziną, z tatą, no i świetnymi wakacjami i wspomnieniami z dzieciństwa.